Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku pokażę Ci, jak przygotować domową lemoniadę. W okresie letnim taka domowa lemoniada to jest podstawowy przepis naszej kuchni. Zawsze mamy zapas w lodówce i przygotujemy ją dzisiaj w dwóch wersjach. Takiej klasycznej na ekologicznej jasnej agawie oraz wersję dietetyczną na erytrytolu. Taka będzie też wersja bezcukrowa, także będziecie mieć wybór i będziecie mogli przygotować taką, jaką lubicie. Jeżeli chodzi o bazę lemoniady, jest to nasz sok z ekologicznych cytryn z Sycylii. Taka butelka to jest średnio około 16 wyciśniętych ekologicznych cytryn. Bardzo wygodna sprawa, nie tylko do soku właśnie, znaczy do lemoniady, ale też używacie do drinków, do sałatek, do wszystkiego. Zresztą będę miał też dla Was rozdanie. Piszcie w komentarzach, do czego można używać takiego soku. Wybiorę 3 osoby, które otrzymają ode mnie taki sok w prezencie. I zaczynamy od przygotowania pierwszej wersji na syropie z agawy. Bazą jest oczywiście woda. Możecie użyć wody gazowanej. To jest moja wersja ulubiona na gazowanej wodzie. I tutaj jest 700 g wody w dwóch porcjach. Nie daję od razu całej wody, dlatego że ta agawa troszeczkę może nam się pienić. Dlatego najlepiej sobie tą wodę podzielić, ale łącznie jest tu 700 g. Soku z cytryn jest 170 g. Wlewamy sobie sok. Wlewamy sobie agawę 110 g. Mieszamy, dolewamy resztę wody i mamy gotową, przepyszną, naturalną, smaczną lemoniadę. Teraz przygotujemy wersję na erytrytolu. Baza jest taka sama, 700 g wody, tylko tutaj jest jeszcze jeden dodatkowy element, jeżeli chodzi o erytrytol. Erytrytol się nie rozpuszcza w zimnej wodzie, dlatego będziemy musieli przygotować taki mini jakby syrop cukrowy. Wsypujemy sobie, tutaj jest 140 g erytrytolu, dosłownie ociupinka wody i na chwilę sobie wrzucamy to na palnik, żeby nam się erytrytol rozpuścił. Mieszamy wody, już woda jest przeźroczysta, mamy syrop erytrytolowy gotowy. Erytrytol nam się już rozpuścił, dodajemy go do wody. Sok z cytryny. Mieszamy. I nasza bezcukrowa lemoniada jest gotowa. Oczywiście najlepiej smakuje z lodem. Zaraz ją przygotujemy. Jeżeli chcecie więcej takich prostych przepisów, zostawcie proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, że nagrać więcej podobnych materiałów. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!